sny się przyśniły, tańce wytańczyły, oczy wypłakały, serca wykochały. Ognie już nie płoną. Gdy mnie będziesz już miał dosyć, to wystarczy mnie wyprosić, raz pokazać drzwi. Tylko jeśli Bóg pozwoli, nie zabijaj mnie powoli. Zrób to raz, dwa, trzy. Zrób to raz, dwa, trzy. Gdzież ładniejsza jest dziewczyna i pełniejsza szklanka wina i weselszy ptak. A więc jeśli Bóg pozwoli, nie zabijaj mnie powoli. Zrób to raz, dwa, trzy. Zrób to raz, dwa, trzy. Są kobiety wampiryczne i są światy bardziej śliczne niż na przykład ja. A więc jeśli Bóg pozwoli, nie zabijaj mnie powoli. Zrób to raz, dwa, trzy. Zrób to raz, dwa, trzy. Skoro wiem, że nie ma piekła, dobrze będzie, bym uciekła, byle z kim i byle gdzie. A więc jeśli Bóg pozwoli, zabijaj mnie powoli, nie zabijaj mnie powoli. Zrób to raz, dwa, trzy. Gdy mnie będziesz już miał dosyć, to wystarczy mnie wyprosić, raz pokazać drzwi. Tylko jeśli Bóg pozwoli, nie zabijaj mnie powoli, nie zabijaj mnie powoli, nie zabij powoli. Takie teksty piosenek pisała Agnieszka Osiecka. W programie pierwszym właśnie usłyszeliśmy, jak słowa tej niezapomnianej poetki, tekściarki, śpiewa Elena Rutkowska, pochodząca za wschodniej granicy, piosenkarka, która od 7 lat występuje już w Polsce i wydała tu 3 płyty. Witam serdecznie przed mikrofonem Wioletta Lewandowska. Zapraszam, jak w każdą niedzielę o tej porze, do wysłuchania naszego specjalnego pasma koncertowego. Przypominamy w nim wyjątkowe spektakle i koncerty, które najczęściej miały miejsce w naszych radiowych studiach koncertowych imienia Agnieszki Osieckiej i Witolda Lutosławskiego, a zostały zorganizowane i zarejestrowane przez Polskie Radio. W programie pierwszym przypomnieliśmy już koncerty wielu gwiazd, wielu wykonawców, m.in. Żanny Biczewskiej, Kenny Rogersa, Michała Bajora, Krzysztofa Dałkrzewicza, Mariana Opani. I oto przed nami kolejne, niecodzienne muzyczne popołudnie. Retransmisja koncertu Eleny Rutkowskiej, nie tylko piosenkarki, ale także aktorki, znanej m.in. z ról
w serialu Lokatorzy i filmie Pitbull. Elenę Rutkowską dobrze znają także bywalcy warszawskiego Teatru Buffo. Recital artystki odbył się 14 maja tego roku w Studiu Muzycznym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Cały spektakl zatytułowany jest, tak jak płyta piosenkarki, Rosyjskie sentymenty Agnieszki Osieckiej. Usłyszymy znakomite rosyjskie i cygańskie standardy, romanse Aleksandra Wertyńskiego oraz wspaniałe piosenki Bułata Kudżawy czy Włodzimierza Wysockiego, między innymi słynną modlitwę i ikonie. Przed nami Elena Rutkowska i jej Rosyjskie sentymenty Agnieszki Osieckiej. Сиреневый туман над нами проплывает, серебряную даль несет меня волна. Кондуктор, не спеши, кондуктор понимает, что от такой любви кружится голова. Кондуктор, не спеши, кондуктор понимает, что от такой любви кружится голова. С рыбжисто пенькна мгла над нами легко плынет, фиолетово удаль фалює неще мне. Кондуктор, не спеши, натисни на хамуле, так кренчи в голове мей. Кондуктор, не спеши, натисни на хамуле, бо от милости тей так кренчи в голове мей. В пределе свято дрожи, а серце моцно біє, забракло учучті, і лецо мої узи. Кондуктор, не спіши, натисни на хамуле, бо од милості тей так кренчи в голові мей. Кондуктор, не спіши, кондуктор мене розуміє, бо від милості тей так кренчи в голові мей. Остался дым лиловый, все это растворил сиреневый туман. И ты стоишь один, один на все готовый, на ласку, на любовь и даже на обман. И ты стоишь один, один на все готовый, на ласку, на любовь и даже на обман. Сиреневый туман над нами проплывает,
серебряную даль. Несет меня волна, кондуктор, не спеши. Кондуктор понимает, что от такой любви кружится голова. Кондуктор, не спеши. Кондуктор понимает, что от такой любви кружится голова.